The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves are frayed and gone. I see your lips, the summer kisses, the sun. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I'll miss you most of all. Dobrze śpiewa, myślę. Ja muszę zacząć, bo ja czuję, że ty już jesteś moja. Wiesz, jak wychodzisz tu i śpiewasz taki numer, to ja nie mam wątpliwości, czy ja ty jesteś. W związku z tym powiedz mi, kochana, jak masz na imię? Mam na imię Kasia. Cześć, Kasiu, ile masz lat? 35. No i właśnie, wiesz co? Brawo! Piękny, dojrzały wybór piosenki, bardzo trudnej. To jest w ogóle niebezpieczna piosenka, bo ona się tak ociera zawsze o taką trochę knajpowość. I to, że wybrałaś takie wolne tempo, masakryczne tempo, słuchaj, to jest tak, tak wolno śpiewać, jest bardzo trudno. Masz wspaniałe możliwości. Ja jestem strasznie ciekawa, co tam w tobie jeszcze drzemie. I chciałabym po prostu słuchać cię i słuchać, ale żeby to się mogło stać, musisz przyjść do mnie. Sama śpiewałam tę piosenkę wiele razy. Występowałam w różnych klubach jazzowych, jako bardzo młoda dziewczyna. Ja też to robiłam. Tak. I zamykałam oczy, śpiewałam tę piosenkę, wyobrażając sobie, że jestem w innym miejscu. Bez żadnych pretensji i żalu do tego, że nie jestem gwiazdą tego wieczoru, że jest nią piwo, inne kobiety i głośne rozmowy, ale ja byłam w swoim świecie. Dlatego kocham tę piosenkę. Zaśpiewałaś to ładnie, ale czasem dla mnie przesadzałaś w ilości czego nie potrafię nazwać. Dlatego się odwróciłam, żeby ci powiedzieć, że mogłybyśmy to lekko wyrównać i byłoby doskonale. Bo potencjał i głos, jakąś taką wrażliwość masz niezwykłą, absolutnie. Naprawdę masz duże wyczucie, piękny głos, dojrzałość. To wszystko, co powiedziały moje koleżanki, jest prawdą, zgadzam się. Ale nie chciałem z nimi konkurować. Już jesteś w bezpiecznym miejscu. Gratuluję ci. Zawsze możesz, Marku, jeszcze przechwycić ją. Ja tylko chciałam jeszcze coś powiedzieć, bo muszę zawalczyć do końca o ciebie, muszę. Walcz, że po prostu powiem ci, że z takim talentem i z takim głosem, jeżeli ty tu przychodzisz i nikt o tobie jeszcze nie słyszał, to jest skandal. I ja po prostu zrobię wszystko, żeby naprawdę to był początek twojej kariery i żeby wszyscy o tobie usłyszeli. Powiedz jeszcze, kochanie, czy śpiewasz na co dzień, czy zajmujesz się innymi rzeczami, tak po prostu? Zajmuję się prawem zamówień publicznych. Idealnie. Dobra, za ten program. Bo właśnie zamawiają, publicznie zamawia cię Justyna i publicznie zamawia cię Maria. Wybieraj, biel albo czerń. To ja w takim razie nie przypuszczałam, że będę mieć taki wybór, więc tutaj mam ciężki orzech do zgryzienia, ale ponieważ pani Marysia była pierwsza... Yes! Czyli ja. To tak. To tak. Uważaj na tych szpilkach, nie biegaj. Kasia powiedziała, że ja się jej przyśniłam podobno i że śniło jej się, że dam jej dobrą piosenkę, więc Kasia, obiecuję ci, że na pewno dostaniesz dobrą piosenkę ode mnie.